Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać pewną sztuczkę, która może Wam ułatwić pracę w Waszych codziennych zadaniach. tak? Na pewno, jeżeli macie stanowiska, które wymagają pracy na Excelu, wyliczanie pewnych obliczeń, choćby nawet, nie wiem, sprzedaż, średnia dzienna, przyda Wam się informacja taka, że można w łatwy sposób wyliczyć sobie liczbę dni pracujących w danym miesiącu. Dlatego potrzebujemy listę świąt. Ja sobie pozwoliłem już taką listę tutaj przygotować, gdzie mamy wypisane dni, tyg, dni konkretne daty oraz naz, nazwa święta. I teraz musimy sobie przygotować taką dodatkową tabelkę, w której będziemy prowadzić nasze obliczenia. Zacznijmy, że chcemy mieć nazwy naszych miesięcy, tak? Czyli piszemy miesiąc. Chcemy wiedzieć, jaka jest jego data początkowa. chcemy wiedzieć jaka jest data końcowa oraz to co nas wszystko najbardziej interesuje czyli liczba dni pracujących pracujących, roboczych ok wiadomo, że zaczyna nam się od stycznia i teraz możemy skorzystać z autouzupełniania i Mamy już do grudnia wypełnione. Data początkowa. 1 stycznia 2019 rok. I tak samo kopiujemy w dół. Jak widzicie, skopiowało, ale 12, do 12 stycznia dajemy wypełnianie błyskawiczne, skopiowało znowu, wypełniaj miesiącami i mamy ładnie zrobione. Także proszę się nie przejmować, jeżeli wam coś się nie uda. Wystarczy rozwinąć tutaj listę auto wypełniania i zobaczyć, co tu jest. Jakich możemy użyć naszych podpowiedzi. Wypełnić datami powszechnymi, wypełnić dniami bez formatowania. Zawsze jest jakaś opcja, żeby wyjść z, danego, z danej katastrofy, jaka można się wydawać, że nam się coś nie udało. Tak. Data końcowa 31 stycznia. Możemy od razu dać mu 28 luty. I teraz, jeżeli chwycimy dwie daty i przeciągniemy w dół, Excel od razu będzie wiedział, o co nam się rozchodzi. Proszę zobaczyć, w podpowiedzi mam już 31 grudnia 2019, puszczam i mam ładnie skopiowane. Teraz, zanim przejdziemy do wyliczenia naszych dni roboczych, utworzymy sobie tabelę. Tabela ma takie zalety, że jeżeli będziemy dodawać wynik, formułę w jednej komórce, będzie uzupełniało nam w całej tabeli, tak? Aby dodać tabelę, klikamy w dowolnym miejscu naszej tabeli, skrót klawiszowy Ctrl T, i pojawia nam się tworzenie tabeli. Mamy informację, gdzie ona się znajduje czyli zakres tabeli. Jest on tutaj zaznaczony taką przerywaną linią, i od razu jest pytanie: czy moja tabela ma nagłówki? Nasza tabela ma, więc nie ma potrzeby, aby Excel dodawał swoje kolumny, nagłówki. Klikamy OK. Ładnie nam już to powiększyło. Możemy przejść do pisania formuły. Naszą formułą jest formuła dni robocze. Aby rozpocząć pisanie formuły, używamy znaku równa się i możemy pisać dni, kropka robocze. Mamy podpowiedzi, potwierdzamy tabulatorem i mamy zakresy, jakie musimy się u... u... Uzupełnić datę początkową, datę końcową oraz święta, ale żeby było nam prościej, otworzymy sobie okienko. W tym celu najeżdżamy tutaj na pasek Formuł, klikamy lewym przyciskiem myszki i mamy widoczne argumenty naszej funkcji. Tak, musimy uzupełnić trzy rzeczy: datę początkową, datę końcową oraz święta, jeżeli takie są. Rozpoczynamy od daty początkowej. Klikamy tutaj data początkowa miesiąca, następnie przechodzimy do daty końcowej i wybieramy 31 stycznia. Proszę zauważyć, co tutaj się dzieje. Mamy tu odwołanie do całego zakresu naszej kolumny, tak? Czyli tu mamy napisane, że data początkowa miesiąca i ten nagłówek się bierze stąd, że tak się nazywa nasza kolumna. To samo się dotyczy daty końcowej. Jeżeli sobie tutaj zobaczymy po prawej stronie, nie mamy też y, informacji, że to jest 1 stycznia 2019, ze względu na to, że dla Excela jest to liczba. Dodatkowo mamy od razu wynik. Pokazuje nam, że od daty końcowej do daty początkowej jest 23 dni robocze. Teraz musimy dodać jeszcze dni świąteczne. W tym celu zaznaczamy sobie naszą tabelkę wcześniej tutaj przeze mnie przygotowaną i wybieramy tylko i wyłącznie zakres dat, czyli wszystkich daty, gdzie są nasze święta. I proszę zobaczyć, tutaj też nie ma wypisanych poszczególnych dat, tak jak tutaj mamy w tabelce, tylko jest napisane, że tabela 2 i zakres data, czyli kolumna data. Tutaj po prawej stronie mamy też wszystko jako cyfra, bo tak jak wcześniej wspomniałem, dla Excela jest to cyfra, a nie data. Proszę też zauważyć, że od razu zmienił nam się wynik. Wcześniej było 23, teraz mamy 22, czyli już wziął pod uwagę jeden dzień świąteczny, który wypada w styczniu, bo przeprowadzamy zadanie na razie na miesiącu styczniu. Klikamy OK i od razu mamy wynik w całości. Możemy sobie podejrzeć, czyli dwa razy kliknąć w lewym przyciskiem myszki. I mamy podpowiedzi naszej formuły dni robocze, data początkowa, data końcowa miesiąca, tabela 2, data. I mamy zaznaczone zakresy. Data początkowa, data końcowa oraz zakres naszych świąt. Escape możemy skopiować naszą formułę Ctrl C i tutaj dajemy sobie Ctrl V. Mamy błąd, ale tym się nie przejmujemy. Chcemy pokazać tylko jak wygląda nasza formuła. W tym celu yy, najeżdżamy tutaj w pasku zadań, znak równa się, dodajemy apostrof, czyli nasza formuła zostanie, zostanie traktowana jako tekst. I możemy sobie w łatwy sposób zobaczyć, jak wygląda nasza formuła. Czyli nasza formuła mówi, że równa się dni robocze z tabeli numer 5. O, tak ma akurat ta tabela tu na dany numer. Mamy datę początkową miesiąca jako kolumnę. Znowu odwołanie do tabeli 5, bo wyszliśmy poza obszar, dlatego ta formuła się zmieniła. I znowu mamy data końcowa miesiąca i tabela 2 zakres dat. Jeżeli chcielibyśmy to napisać yy, inaczej, to znowu równa się. Mamy, że dni, kropka robocze. Otwieramy Nawias i mówimy, że to ma być data początkowa, czyli powiedzmy w naszym przypadku 0101-2019 średnik, data końcowa 31 stycznia 2019, średnik oraz zakres świąt i teraz już byśmy musieli użyć tutaj możemy skorzystać z podpowiedzi Tego o, tu nam nie skorzysta teraz. Musimy wpisać tu zakres tutaj tych komórek, czyli możemy wpisać, że to będzie A2 do A14 i zamykamy Enter. I tak standardowo może wyglądać nasza formuła. Tu mamy po prostu zrobioną kopię naszej formuły. Oczywiście to nie wszystko, co możemy zrobić na tabeli. Tak jak powiedziałem, tabela ma wiele możliwości. Możemy dodać sobie pole sumujące. Wystarczy prawy przyciskiem myszki. Wejść w tabelę i możemy dać wiersz sumy. Jeżeli teraz klikniemy sobie tutaj, mamy dodatkowe pole, które się nazywa suma. Ta suma to jest tak zwana suma częściowa, czyli bierze sumy. Tutaj który z tych dni. Suma częściowa ma taką zaletę, że jeżeli sobie wyfiltrujemy jakieś dni, to nasz wynik się będzie zmieniał. Jeżeli wrócimy, zaznaczymy wszystko, wraca do poprzedniego widoku. Możemy sobie też zmienić format daty. Możemy sobie dodać kolejną kolumnę, która będzie się nazywała na przykład dzień tygodnia. Dobrze, mamy dodane już nową kolumnę Dzień, Tygodnia i teraz możemy sobie skopiować obojętnie którą datę. Kopiujemy Ctrl C wklej CtrlV. Nie przejmujemy się tutaj tymi krzaczkami, karaczkami. Jest to informacja tylko dla nas, że się nie mieści w nasz wynik, nasz data w zakresie. Jeżeli tu dwukrotnie klikniemy, poszerzymy automatycznie naszą kolumnę do wymaganej szerokości, czyli najdłuższego znaku w danej kolumnie i te kwadraciki znikają. Teraz dajemy Ctrl 1 i możemy bawić się z formatowaniem. Przechodzimy na formatowanie niestandardowe i tutaj zaznaczamy całość i powiedzmy, że chcemy, aby to był dzień tygodnia. Tak, zresztą tu mamy napisane, czyli my dajemy 3 razy D jako day z angielskiego i mamy skróconą formę dnia. Jeżeli chcemy mieć pełną, dodajemy kolejne D i mamy pełny zakres wtorek, day. Enter. Możemy skopiować w dół i mamy skopiowane na całość. Możemy sobie dodać kolejne. Teraz przykładowo chcemy mieć nazwę miesiąca, tak? Czyli piszemy miesiąc. Enter dodało nam ładnie całą kolumnę i znowu możemy skopiować sobie z, poprzedniego, yy, z poprzedniej kolumny Ctrl C Ctrl -V. znowu Ctrl 1 formatowanie skoro ma być miesiąc zamieniamy day na month 3 razy m mamy skróconą yy, nazwę miesiąca jeżeli dodamy czwarty raz mamy pełną nazwę miesiąca Enter i mamy już styczeń. Przeciągamy w dół. Coś tu nam nie zadziałało. Ale ok, to możemy to już łatwo odwrócić. Zrobimy odwołanie do tego. I jak skopujemy w dół, to już mamy ładnie. Tu jak Państwo sobie wejdą wewnątrz. To widzą, że tu mamy błędne formatowanie, błędne auto-uzupełnianie. Uzupełniło nam o następny dzień, tygodnia w danym miesiącu, dlatego przy dniach nie było to widoczne, natomiast przy miesiącach już tak. Jeżeli zrobiliśmy formułę, która się odwołuje do komórki E2, od razu mamy skopiowaną całą tą kolumnę, dlatego mamy zmienione i widzimy wszędzie, że to jest tydzień, luty, marzec i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie dodać ekstra kolumnę i pobawić się w troszkę w inny sposób. Kopiujemy sobie nasz miesiąc, przechodzimy do formatowania. Możemy zaznaczyć sobie całą, cały zakres tutaj. Ctrl 1 i możemy powiedzieć, że chcemy wiedzieć następujące rzeczy. Chcemy wiedzieć jaki to jest dzień. Pierwszy, drugi, trzeci, bo oczywiście to może być inna data niż 1 stycznia, 1 lutego. Dajemy dwa razy day. Następnie dajemy myślnik. Po dodaniu myślnika możemy sobie dodać, że chcemy wiedzieć pełną nazwę danego dnia, czyli znowu 4 razy dzień. Mamy wtorek. Znowu myślnik. 3 razy damy teraz skróconą nazwę miesiąca, myślnik, i dwa razy rok, i będziemy mieli tylko ostatnie dwie cyfry naszego roku, jako 19. Dajemy OK, i ładnie mamy skopiowane już na pozostałe miejsca tu w naszej tabeli. To wszystko na dzisiaj.